Historia Waterjet. Wykorzystywanie wody pod wysokim ciśnieniem do cięcia materiałów sięga Cesarstwa Rzymskiego, które stosowało podobną metodę do wydobywania i rozwoju swojej rozległej infrastruktury. Waterjet oficjalnie pojawił się po raz pierwszy na początku XIX wieku, kiedy to górnicy ze Związku Radzieckiego i Nowej Zelandii używali wody pod ciśnieniem odprowadzanej ze strumieni do usuwania luźnych gruzów i węgla. Podczas gorączki złota w połowie XIX wieku w Kalifornii ta sama koncepcja została zastosowana. Woda pod ciśnieniem wydobywała złoto z miękkiej skały i kierowała je w dół rzeki dla górników. Moc pary umożliwiła pompom osiągnięcie ciśnienia wody 800 PSI na tym etapie. W miarę jak można było wytworzyć coraz większe ciśnienie, strumieniem wody można było ciąć więcej różnych materiałów. Na początku XX wieku kotły udoskonaliły się do tego stopnia, że można było osiągnąć ciśnienie wody około 1600 PSI. Był to ogromny wzrost. Chociaż wydobycie hydrauliczne nie jest obecnie podstawową funkcją maszyn do cięcia strumieniem wody, lecz był to początek serii wynalazków, które doprowadziły do obecnej roli wody jako przemysłowego urządzenia tnącego. W latach 30. XX wieku technologia strumienia wody została zastosowana do cięcia materiałów takich jak papier, przy użyciu techniki strumieniowej stworzonej przez Leslie Tyrrell i Elmo Smith. W latach 50. inżynier leśnictwa dr Norman Franz eksperymentował z systemami wodnymi pod ultrawysokim ciśnieniem, próbując ciąć drzewo na tarcicę. Jego eksperymenty wykazały, że strumień wody ze ścierniwem może skutecznie ciąć twardsze materiały. Po pewnym czasie innowatorzy zaczęli dostrzegać korzyści płynące z dodawania materiałów ściernych do strumienia wody, próbując ciąć twardsze materiały. Chociaż początkowo żywotność dysz do cięcia strumieniem wody była zbyt krótka, aby mogły być komercyjnie opłacalne, te nowe projekty skłoniły do stworzenia nowych tub miksujących i materiałów. Pierwotnie użyto piasku, jednak dopiero w latach 60. XX wieku technologia osiągnęła punkt, w którym sama woda mogła przeciąć metal. Dodanie do rozwoju oprogramowania komputerowego mogło kontrolować ruch strumienia w celu powtarzania tego samego wzoru cięcia raz po raz, co sprawiło, że cięcie strumieniem wody wkrótce pojawiło się na rynku. Pierwszym klientem był przemysł lotniczy, gdzie cięcie strumień wody umożliwiło łatwe odtworzenie wielu małych części z zachowaniem dokładnych tolerancji. W tamtym czasie typowe tolerancje to zaledwie 0,2 mm. W połowie lat 60. XX wieku G.L. Walker i S.J. przeprowadzili badania nad tradycyjnym cięciem strumieniem wody. Leach pomógł określić idealny kształt dyszy Waterjet. W latach 70. XX wieku wynaleziono krystaliczne otwory strumieniowe, obecnie nazywane kryzami, stworzone przez korporację Bendix, które pomogły w opracowaniu pierwszego komercyjnego systemu cięcia strumieniem wody. Pierwsze usługi cięcia strumieniem wody datuje się na 1971 w Alton Boxboard Company w zakładzie produkcyjnym Tektury. Zainstalowano pierwszy komercyjny system cięcia strumieniem wody, znany jako Fluid Jet Cutting System. Wyeliminował stosowanie komercyjnych pił i został zaprojektowany do cięcia konturowego form do pakowania mebli dla Paper Tube Division w Jackson. I w tym miejscu zaczyna się historia o Maxa w osobie jej założyciela, doktora Olsena. Opracował i opatentował jeden z pierwszych wzmacniaczy do pompy. W latach 90. po 20 latach doświadczeń zrewolucjonizował ponownie branżę, opracowując pompę opartą o korbowód, którą Omax rozwija do dziś. Możliwości strumienia wody wciąż ewoluują, ponieważ kryzy diamentowe zastępują kryzy szafirowe, a standardowe dysze przekształciły się w węgliki spiekane. Przemysł wytwórczy nieustannie stara się uczynić ten proces bardziej precyzyjnym, niezawodnym i dostępnym.